Niestety, ale mam przykrą informację. Zmarł młody piłkarz Krystian Popiela. Raptem 20-letni zawodnik zginął w wypadku samochodowym. Jechał swoim samochodem Volkswagenem Passatem, uderzył w barierki, a następnie koziołkował czy też dachował samochodem, no i w konsekwencji zmarł. Młody, tak naprawdę obiecujący piłkarz, który nawet miał debiut w Ekstraklasie, a dokładnie Wiśle Płock. Tutaj widzimy oficjalną informację Stali Rzeszów, w klubie, którym w ostatnim czasie występował. Pogrążeni w smutku informujemy o tragicznej śmierci Krystiana Popieli, naszego kolegi i świetnie zapowiadającego się piłkarza. Wiadomość ta jest straszliwym ciosem dla wszystkich osób związanych z piłkarską Stalą Rzeszów. Wielkie współczucie dla rodziny i bliskich Krystiana. Warto też wspomnieć o tym, że tutaj Krystian Popiela był też synem piłkarza Jarosława Popieli i głównie występował czy wychowywał się w Grecji, tam występował w klubach greckich, później się przeniósł do Olimpii Grudziądz, także Unitarnów, tam występował, a jego ostatnim klubem była właśnie Stal Rzeszów. Także miał na swoim koncie właśnie debiut w Ekstraklasie w sezonie 2016-2017, dwukrotnie wystąpił w barwach Wisły Płock. Taka to jest niestety właśnie historia przykra. No szkoda tak naprawdę młodego człowieka, żeby umierać tak w młodym wieku. To jest dramat na pewno. Według Transfermarkt zawodnik ten na dzień dzisiejszy był wyceniany na kwotę około 50 tysięcy euro. To też może pokazywać jakość sportową oczywiście w jakimś stopniu. Natomiast no wiadomo, że dzisiaj to tak naprawdę nie ma znaczenia wycena według Transfermarkt, bo nikt już życia temu młodemu chłopakowi nie przywróci. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam do Was tylko prośbę na koniec. Zostawcie w komentarzu znak znicza albo jakiś komentarz tutaj wspominający właśnie tego piłkarza, jeżeli go znaliście, albo jakieś wyrazy szacunku czy współczucia dla rodziny. Ja w każdym razie przesyłam tutaj kondolencje dla rodziny zmarłego chłopaka, no bo to no wiadomo, że to jest dramat, ogromny dramat tak naprawdę. Śmierć w tak młodym wieku to rzecz zupełnie niepotrzebna, tak? Na pewno miał świetną przyszłość przed sobą, piłkarską, życiową. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.